Tak naprawdę wstałam 10 minut temu. Punkt numer jeden, robię kawkę. Ubrana już jestem. Tak się zaczyna mój dzień. Skakuję na mojego rumaka. Kawka w tym czasie stygnie. Mi jeszcze mózg nie pracuje, dlatego później z wami pogadam. Teraz jest tryb, nie mów do mnie teraz, robię kawę, wskakuję na kardio, zaczynam dzień. Punkt numer dwa. Od jakiegoś czasu korzystam z tego żelu. Powiem wam szczerze, że kiedyś uważałam, że to pić na wodę troszeczkę. Wiadomo, takie rzeczy za nas nie schudną, ale fajnie to rozgrzewa całe ciało. Powoduje, że wytwarzanie tego potu jest jeszcze większe. Dlatego ci, co mnie znają, wiedzą, że ja kocham pot z dupy. Także pomagam sobie jeszcze w dodatku i wskakuję na kardio. Co robisz? A nic, jeszcze na rumaku kładę. Też jeszcze na rumaku. Pokaż rumaka. Ja zobaczyłam dopiero. Patrz. Dalej, dalej, tempo, tempo, bo jestem jakieś 10 km przed tobą. Jak tam mi się potarga? Dobrze, dobrze. Musiałam odespać wczoraj. No, kurwa. Widzicie, to się nazywa wsparcie. To się nazywa wsparcie. Vloga kręcimy! Kurwa! Będziesz we vlogu! Ej, bo to jest mój dzień normalny, więc ty musisz w nim być, bo przecież ty jesteś w tych dniach. Ja jestem w końcu życiu. Ona jest. To jest człowiek, który potrafi do mnie co drugi dzień albo codziennie pisać o 6 rano. Wstawaj! Na kardio! Wstałaś, kurwa! Jedziemy dalej. Lecimy. Ja dopiero mam 9 minut, stara. No, to pozdrawiam, ja już mam troszkę więcej. A ty ile? Nie wiem, ja mam z 25 już, 30. Do godziny? Tak, do 45. Dobra, cisnę dalej, bo mam zadyszkę. O, Krzysiu, stopa. No, trzymaj się, ciśnij tam. To był właśnie mój kompan. Wszystko pod kontrolą. Jedziemy razem, spotkamy się w połowie drogi. Ale uwielbiam się tak spocić. Idę się kąpać. I rutyna numer dwa. O! I widzicie, dlatego robiłam sobie kawę, bo w tym momencie podchodzę, jest gotowa do picia. Ciach. Wiedzie zaraz jak złoto. Idę się kąpać i rytuał numer dwa, pozowanie. Wiem, że wielu z was wydaje się, że to jest taki banał, generalnie się śmieją z tego wielu ludzi, ale uwierzcie mi, że to jest jedna z najważniejszych części, z najważniejszych elementów, nad jakimi trzeba pracować i które trzeba szlifować, ponieważ nie wiadomo, jaką masz formę na scenie, jeżeli nie umiesz jej w odpowiedni sposób zaprezentować, no to jest lipa. Jest lipa naprawdę. Prezencją można spieprzyć sobie wszystko to, na co pracowaliśmy, a tak naprawdę to jest minuta, czasem kilka minut na scenie, które liczą się najbardziej.
wiadomo, poprzez pozowanie musisz zaprezentować swoją sylwetkę w sposób najlepszy, jaki potrafisz. Ukryć swoje wady, pokazać zalety, przy tym wszystkim jeszcze pokazać, że tak naprawdę cię to nie kosztuje, że jest super zajebiście, nie sprawia ci to w ogóle problemu. Dlatego wszystko, każdy ruch, każdy element musi być dopracowany do perfekcji. I uwierzcie mi, ja na przykład codziennie rano się nagrywam z pozowania nie po to, żeby później siebie oglądać i się zachwycać, tylko po to, żeby sklejać, robić screeny, porównywać i ja mam to naprawdę wszystko w galerii. Niejednokrotnie to przyglądać się, co jeszcze należy poprawić i nad czym muszę popracować. Okej, więc biorę się za śniadanie generalnie, bez szału, ale zostało mi to od wczoraj, ale generalnie tak teraz mniej więcej wygląda moje jedzonko, które zresztą bardzo lubię, to że to wygląda dla niektórych ble i tak dalej, to ja mega naprawdę lubię gotowanego kurczaka z ryżem, ale dzisiaj trochę biednie, bo po prostu po weekendzie nie zrobiłam zakupów i dopiero nie pojadę. Okej, oliwa, wszystko odważone. Zaczynam od śniadania, zawsze właśnie robię cardio na czczo i pozuję sobie na czczo. Później dopiero gdzieś tam biorę się za śniadanie, za gdzieś tam moje wszystkie suple. O suplach już nieraz mówiłam, po prostu wjeżdża jakiś podstawowy kompleks witamin, minerałów, probiotyki. I co jeszcze chciałam powiedzieć? Aha, na śniadanie mam dzisiaj, tak jak mówiłam, gotowanego kurczaka z gotowanym ryżem, do tego oliwa z oliwek i mam ostatnie dosłownie dwa ogórki kiszone, które też zjem. No, a później was zabiorę też na zakupy, także... Aha, no i to, o czym chciałam powiedzieć, kręcimy tego vloga, dzisiaj jest... co dzisiaj jest za dzień? Poniedziałek. W piątek wylatuję na zawody, w niedzielę mam start, czyli jestem tydzień przed startem. Dlatego przede wszystkim chciałam wam pokazać, jak to u mnie wygląda tydzień przed startem. Tak naprawdę ten tydzień to już jest taki tydzień na takie dopieszczenie tej formy, na już bardziej odpoczynek. Już do połowy tygodnia tylko trenuję, później gdzieś tam już dbam o regenerację. Skupiam się na tym, żeby wszystko, żeby zaczęły nogi odpoczywać, które są gdzieś tam zajechane przez jednostki cardio i przez treningi. No i co? Pokażę wam dzisiaj jeszcze, co tam zabiorę was pewnie na trening. Zobaczymy, no spędzicie ten dzień ze mną. I tak generalnie jak wygląda ten dzień, tak wyglądały mój ostatni czas, jeżeli chodzi o prepa i o przygotowania. To był mój codzienny rytuał, oprócz tego później, czy tam wcześniej, jeszcze siadam do pracy codziennie, nie zaniedbuję swoich podopiecznych. No i tyle, no. Jadę jeszcze załatwić teraz kilka spraw na miasto i ciśniemy dalej. Powiem wam, że wiadomo, do ogórków mojej mamy nie ma podjazdu, ale są naprawdę dobre. Z Lidla polecam. A bo dzisiaj mam, kochani moi drodzy, pierwszy dzień picia wody. 6 litrów dzisiaj piję. Dobra, teraz robię sobie chwilę na przygotowanie posiłków na cały dzień, bo dzisiaj będę lekko w biegu. Jak widzicie tutaj, no nie oszukujmy się, jestem dosłownie tydzień przed startem, więc ta dieta jest taka prostolinijna, opiera się na podstawowych produktach. Dzisiaj akurat będzie prostota, czyli to co ja w sumie lubię, prostotę. Więc nic ciekawego na pewno wam nie pokażę, żadnych przepisów. O Jezu, to było niebezpieczne, co zrobiłam. Nie oblizuję mu nożyczek. To jest na później, aha, na 14 dzisiaj akurat wypada u mnie konsultacja u mojego trenera, także będę jadła posiłek gdzieś tam w terenie. Tutaj mam już przygotowane warzywa, jak widzicie, papryka, pomidor, sałata, wszystko standardowe. Ryż na później, to jest mój ryż na cały dzień. Okej, Micha gotowa. Tutaj mamy, smaży mi się jeszcze,
dorsz, kurczak. Lubię bardzo. Serio. Dorsza uwielbiam. Mogłabym go wszamać i szamać. Tutaj też mam już na 3 posiłeczki. No i co? No i tak to wygląda. Przed ten tydzień już jest taki dosłownie na docyskanie wszystkiego. Wszystko dopięte na ostatni guzik. Zresztą jak podczas całego prepa. No i to chyba tyle z kuchni. Czyli widzicie, nic totalnie ciekawego. Nuda. Zawiało nudą. Składa się naprawdę z podstawowych produktów. No i co? Szykujemy. Też macie w domu więcej pudełek niż talerzy. Mam 4 talerze w domu, a pudełek mam 1 000 000. Nawet jak jestem w domu, to czasami jem z pudełka. Znacie to pewnie, nie? No, taki sam. Okej, robię, szykuję i lecimy do trenera. I know I'm holding on to you. Holding on, I know I'm... Dobra, właśnie słuchajcie, wyszłam z konsultacji od mojego trenera Akopa. Powiem tylko tak, jest dobrze, jest bardzo dobrze. Oboje jesteśmy zadowoleni, nie sądziliśmy, że tak to wszystko się uda, bo jak wiemy, ten start był na delikatnym spontanie. No to co, lecę właśnie na trening, po konsultacji jestem napakowana pozytywnym nastawieniem. Trening wjeżdża obwodowy, bo w tym tygodniu trenuję już tylko do środy włącznie, później już odpoczywam, nóg już nie ruszam, także jadę cisnąć, kardio już też nie robię posiłowym, tylko rano. I co? No i ostatnia prosta. Jestem, tak jak wspominałam, tydzień przed startem, w niedzielę startuję, w piątek wylatuję, także generalnie trening teraz wygląda następująco, że jest to trening obwodowy, mam dosłownie 2 ćwiczenia na plecy, 2 na barki, 3 na barki, 3 na pośladki, gdzieś tam 1 na klatkę piersiową, nóg już nie ruszam. Jedziemy. Mogliście zobaczyć, jak mniej więcej wygląda mój dzień na prepie. Oczywiście
To nie jest wszystko to, co wam pokazuję. Nie zapominajcie, bo większość myśli, że moje życie się kręci tylko wokół treningów i ja nic poza tym nie robię. Dobra, jestem. No więc właśnie, więc powracając, słuchajcie, wielu z was myśli, że ja nic innego nie robię, tylko trenuję i jem i tak dalej. A tutaj zbliża się już moja godzina, mam naprawdę bardzo dużo pracy, bo pomimo tego, że startuję, to nie zaniedbuję swoich podopiecznych i gdzieś tam wszyscy czekają, mam bardzo dużą armię kaczmarek team, którą zresztą uwielbiam i o którą muszę dbać. Także właśnie naginam do domu, zjem sobie potreningowy, siadam do pracy, no i nieraz, niejednokrotnie zdarza się tak, że siedzę przy tej pracy już do samej nocy, także jest co robić, ale grunt to kochać to, co się robi.